opinii padła taka uwaga, że Hegel jest luteranem. Niestety ta uwaga nie została jakoś głębiej zanalizowana. Jak zrozumiałam tą króciutką wypowiedź z tonu wypowiedzi, chodziło po prostu o to, że to, o czym ja mówiłam, koncepcja heglowska, jego refleksja dotycząca sztuki, nie jest refleksją obiektywną, ponieważ jest refleksją luterańską. Prawda? Tak? Jest pewna jakaś taka tendencyjność tego całego wywodu heglowskiego. Ja się chciałam właśnie zastanowić, co począć z taką uwagą, że Hegel jest luteranem. No oczywiście zależy, co taka uwaga oznacza. Po pierwsze, może ona oznaczać, znaczy właśnie zależy, jak ktoś to formułuje, bo można powiedzieć, Hegel jest luteraninem, kropka. Ktoś jest buddystą, hinduistą, katolikiem, kropka. Tak? Można po prostu zatrzymać się na tym, że tak powiem, poziomie. Tak? Mikołaj Rej był protestantem. Wow. Jan Sebastian Bach był protestantem. No świetnie, prawda? Immanuel Kant był protestantem, kropka. No to w takich sytuacjach mi się wydaje, że nawet bym tutaj ryzykowała, że jest to argument ad personam. To znaczy, że właśnie jakoś próbuje się zdyskredytować tą osobę, właśnie nie przedstawiając jakiegoś szerszego wywodu, mającego pokazać, co to znaczy, tylko właśnie operuje się jakąś emocją. Ktoś jest taki, ktoś jest taki. I właściwie oznacza to tylko tyle, że ktoś nie jest taki jak my. Ktoś jest inny niż ja. Wydaje mi się, że właśnie w podświadomości, nie wiem, świadome, może jakaś złośliwość, ale w podświadomości Polaków, jak ktoś mówi, że jest, ktoś inny jest luteraninem, to właśnie oznacza, że jest inny. Tak? Że jest właśnie obcy. Że jest właśnie obcy naszej kulturze, a my jesteśmy tacy, a on ma taką koncepcję, ale to nie jest obiektywna koncepcja, prawda? Więc wydaje mi się, że to byłby troszkę zarzut ad personam. Arthur Schopenhauer, który bardzo notabene nie lubił Hegla, nazywał ten argument argumentem nieuczciwym, prawda? Bo to jest argument, który pojawia się właśnie wtedy, kiedy chcemy jakoś zdyskredytować daną osobę, zdystansować się do tej osoby, ale nie przedstawiamy żadnych merytorycznych argumentów na rzecz tej tezy, tylko po prostu stwierdzamy, że ta osoba jest taka bądź taka, więc inna niż my, ma inny światopogląd i to, jak rozumiem, jest źle. Natomiast jeśli ktoś twierdzi, że źródło poglądów Hegla, geneza, rodowód, prawda, korzenie, z których wyrasta koncepcja heglowska, są bardzo ważne, to ja się z tym w pełni zgadzam. Okej, w pełni się z tym zgadzam, niemniej jednak trzeba teraz pokazać, co to znaczy. Trzeba to odnieść do konkretnej tezy. Tak? Trzeba pokazać, że luteranizm był dla Hegla czynnikiem w istotny sposób kształtującym jego refleksję, a być może nawet kulminacyjnym, czy niezwykle znaczącym dla jego refleksji. Prawda? I trzeba to odnieść do konkretnej tezy. Można to pokazać po prostu bardzo konkretnie. No, na przykład można powiedzieć, że w religii protestanckiej reprezentowany jest taki a taki pogląd, takie przeświadczenie czy stanowisko i Hegel, analizując na przykład jakieś dzieło sztuki, w sposób akceptujący czy afirmujący odnosi się do tego luterańskiego sposobu myślenia czy przekonania. Albo mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, kiedy właśnie ten pogląd protestancki tak się zamanifestuje twórczości Hegla, że Hegel zareaguje na dane przeświadczenie negacją czy buntem. To jest też bardzo częste, prawda? Należy to po prostu konkretnie pokazać, bez ilustrowania, co się pod tym hasłem Hegel luteranin rozumie. Uważam, że jest to uwaga w jakimś sensie nieważna, czy też po prostu, no właśnie, ad personam, możemy tak negatywnie zinterpretować, ad personam, czyli taki pozamerytoryczny sposób wywodu. No i co mamy z tym zrobić, że ktoś jest taki, my jesteśmy tacy, a ktoś jest z innej kultury, no i co, prawda? Dalej, czasami łączy się protestantyzm z taką niechęcią do malarstwa, więc myślę, że i tam właśnie do malarstwa i też taka asocjacja, że protestantyzm niszczy dzieła sztuki. O co mi tutaj chodzi, żeby też nie zabrzmiało zbyt ostro. W trakcie konferencji, nawet przed moim wystąpieniem, ktoś zupełnie w innym kontekście, nie heglowskim, przecież mówił o tym właśnie, że w trakcie reformacji niszczono dzieło sztuki. Więc myślę, że
trzeba sobie uświadomić, że Martin Luther na pewno nie nawoływał do niszczenia dzieł sztuki. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Tak jest niestety, prawdopodobnie podczas większości, a być może nawet wszystkich rewolucji, prawda? Natomiast sam Martin Luther nie nawoływał do niszczenia obrazów. Sam posiadał obrazy, otaczały go i było to zupełnie naturalne, prawda? Ozdoba jest okej. To, przeciwko czemu wystąpił Martin Luther, to był kult ozdoby, tak? To było czczenie ozdób czy obrazów, ale podobnie czczenie, otaczanie kultem kości, relikwie, czy ampułek z jakąś krwią, czy ornatów. Tak? Przeciwko temu występuje Luther i posiada on w tym akurat względzie, moim zdaniem, tak zwaną świętą rację. Ja tu jestem całkowicie po stronie Lutra. Nie należy takich rzeczy obdarzyć czcią i kultem. Tak? Przeciwko temu wystąpił ten Luther. Natomiast on nie był anarchistą w takim sensie, żeby coś niszczyć. Radykalizm jego wystąpienia nie polegał na chęci zniszczenia. To był propaństwowiec. Prawo musi być przestrzegane. Podobnie zresztą Hegel, propaństwowiec. Więc nie, żeby coś niszczyć. Radykalizm to raczej dotyczył właśnie takiego radykalnego powrotu do źródeł chrześcijaństwa, prawda? Nie żeby zniszczenia. Jeśli ktoś szuka na gruncie społecznym takich bardziej radykalnych przejawów protestantyzmu, no to już bardziej chyba Tomasz Müntzer, który przecież za swoją właśnie nieradykalną działalność został skazany na śmierć w 1525 roku, albo moja córka, albo mała przerwa. Więc wracam do przerwanego wątku. Protestantyzm to jest różnorodność, tak? Nie ma, to jest afirmacja różnorodności. Nie ma jednego sposobu celebracji, nie ma jednego sposobu wystroju kościoła. Oczywiście są raczej właśnie skromne te wystroje w porównaniu z kościołami katolickimi, ale to różnie się może przejawić. Tutaj właśnie nie ma żadnej reguły, prawda? Bo właśnie afirmowane jest to, że jesteśmy, że są różne wspólnoty, są różni ludzie, którzy na różny sposób chcą chwalić Boga. I można by powiedzieć, że to jest taki hołd oddany pierwotnemu chrześcijaństwu, który również był właśnie takim fenomenem bardzo zróżnicowanym. I to wydaje mi się warto pamiętać, kiedy się mówi, że protestanci to, protestanci tamto. Zależy, którzy, zależy z jakiej grupy. To trzeba właśnie zawsze to określić. Bez tego to znowu niewiele wiadomo. Akurat jeszcze tak mi się smutna sytuacja przypomniała, że akurat współcześnie w Polsce takie spektakularne miały miejsce takie spektakularne akty niszczenia dzieł sztuki. Kto dokonywał tych aktów? Prawda? Posłowie PiS. Posłowie partii PiS, które zdaje się są związani akurat z religią katolicką. I jeszcze mi się przypomina taki jeszcze jeden aktor polski, który też zdaje się zniszczył dzieło sztuki. Ale nie będę tego rozwijała. Można sobie to poczytać na ten temat. Ludzie niszczą to, czego nie rozumieją. A hegelizm to jest taka filozofia, która próbuje wszystko zrozumieć, wszystkiemu oddać sprawiedliwość. Patrzy na każdy fenomen z różnego punktu widzenia, stąd te hierarchie. My patrzymy z wyższego punktu widzenia, to coś jest już niewystarczające, a jak patrzymy z niższego, to coś jest wspaniałe. To jest na przykład z religii, z którego punktu widzenia patrzymy, ze sztuką, z którego punktu widzenia na to patrzymy. W pewnym sensie przypomina to bardzo drabinę platońską. Ale Platonowi się nie wyrzuca, że taką hierarchię przedstawił. No, Hegelowi się wyrzuca. No, to każdy szczebel drabiny jest potrzebny do tego, żeby wejść na szczyt. I z jakiegoś punktu widzenia, w zależności od rozwoju ludzkiej świadomości, każdy punkt jest afirmowany i przeżywany do głębi, jest zaafirmowany w tym właśnie swojej specyfice. A druga jeszcze uwaga dotyczyła tej deprecjacji rzekomej malarstwa. Wydaje mi się, że u Hegla nie ma, nie możemy powiedzieć, że Hegel w jakimś sensie deprecjonuje malarstwo. Jest nawet taka bardzo ciekawa interpretacja Anne-Marie Gettmann-Siefert, badaczki, heglolożki niemieckiej, która w którymś tekście z Hegelstudien
napisała, że malarstwo jest w pewnym sensie tą najbardziej chrześcijańską formą sztuki, prawda? Jest jednak prawdą, że Hegel przedstawił taką hierarchię sztuk, prawda? Najniżej jest architektura, potem rzeźba, potem malarstwo, potem muzyka, a ukoronowaniem jest poezja. Rzeczywiście taką hierarchię sztuk przedstawił. Ja uważam, że nie powinno się takich hierarchii przedstawiać. Nie jest to zbyt dobre. Zresztą nawet gdyby mnie ktoś zmusił do przedstawienia takiej hierarchii, to nie byłaby to taka hierarchia, jaką przedstawił Hegel akurat. Pewnie na pierwszym miejscu dałabym muzykę, ale to już jest inny temat. Więc Hegel nie odnosi się jakoś negatywnie do momentu malarstwa, ale rzeczywiście podporządkowuje go w jakimś sensie muzyce, ale ta uwaga Anny Gatman-Siewert jest moim zdaniem bardzo ciekawa. Wszystko właśnie zależy od tego, jak zinterpretujemy, co pokażemy, na co położymy nacisk. Prawda? Więc heglolodzy tutaj mają różne zdanie na ten temat. I może jeszcze dodam, że no już chyba też mówiłam o tym, że ja dosyć mnie interesują kwestie przenikania się zagadnień religijnych z zagadnieniami filozoficznymi. Sama zwróciłam uwagę na tą wagę tematu luteranizmu w filozofii Hegla w takiej książce o rodzinie i kobiecie. Filozofia Hegla właśnie, ponieważ właśnie to jest protestant i on afirmuje rodzinę. Przeciwstawia się właśnie tej katolickiej tradycji, w której kler nie zawiera małżeństw, nie posiada dzieci. Ostro przeciwko temu występuje. Właśnie życie rodziny jest bardzo, bardzo przez Hegla zaafirmowane. Jest taka książka właśnie. Ale też tak dosyć głębiej to analizuje w takim tekście o rozdziale kościoła od państwa. W filozofii Hegla, gdzie na gruncie ducha obiektywnego to pryncypium protestanckie jest dosyć istotne moim zdaniem rzeczywiście. Ale też mam taki tekst o dosyć intrygującym dla mnie samej nadal tytule Czy Hegel wierzył w Boga? I tam staram się popatrzeć na to zagadnienie z perspektywy filozofii. Bo okazuje się, że z punktu rozwiniętego już systemu całej filozofii heglowskiej no, religia jest podporządkowana filozofii. Tak? Czyli jakby można powiedzieć, religia jest formą zniesioną. I ja należę akurat do tych interpretatorów, którzy by kładli nacisk na ten właśnie moment, że ostatecznie właśnie ten... No właśnie to jest ta drabina platońska, już mówię. Jesteśmy już gdzieś na jakichś wyżynach, prawda? Idei absolutnej, jesteśmy na wyżynach świata, no, o którym trudno nam jest mówić, świata, który jest dostępny ludziom w tak zwanym doświadczeniu oświecenia. To mamy pana przedstawiciela oświeconego, prawda? Jednego z oświeconych Buddę. Więc to są bardzo trudno weryfikowalne już rzeczy, ale niemniej jednak z tego punktu widzenia właśnie religia traci na wartości i afirmowana jest ten żywioł refleksyjny. Ja właśnie mnie to bardzo intryguje. To jest zresztą jeden z mocniej krytykowanych u Hegla momentów, tak? Że właśnie ta ostateczność jest myśleniem, chociaż świetnie gra to na początku było słowo, prawda? Myśl, słowo było czymś źródłowym i kluczowym i do tego człowiek jako istota duchowa jest powołany, aby do tego punktu właśnie dążyć. Jeśli ktoś czyni taką uwagę, Hegel jest luteraninem, to niech pamięta, że u Hegla protestantyzm jest formą religii zniesionej. Oznacza to, że sam Hegel był protestantem nominalnie i że więcej mówi o Heglu jego filozofia niż jego korzenie protestanckie. Takie są pryncypia tej myśli filozoficznej, prawda? Warto też pamiętać, że z religii nigdy nie znika świadomość nieszczęśliwa. Tak? To jest taka specyficzna forma świadomości, również bardzo ciekawy wątek refleksji heglowskiej. Świadomość nieszczęśliwa jest elementem przynależącym immanentnie do religii i nigdy w żadnej religii świadomość nieszczęśliwa nie jest zniesiona. Hegel nie chce tkwić w świadomości nieszczęśliwej, a zatem nie chce tkwić
paradoks wielki Hegla, też pisałam o tym filozofia, można powiedzieć, związana z szeregiem paradoksów. Nie chce tkwić w świadomości nieszczęśliwej i opuszcza swoją religię, udaje się już w pełni sferę ducha absolutnego na gruncie filozofii. Zaskakujące, co najbardziej intrygujące, ale jednocześnie najbardziej krytykowanych momentów w heglizmie. I jeszcze tylko może dodam, że mówiąc o protestantyzmie, tak się narzuca być może temat katolicyzmu. Otóż chcę też dodać, że Hegel dostrzegał też pozytywne strony religii katolickiej, potrafił docenić kredo katolickie i pewne elementy mu się podobały. Natomiast był też dużym krytykiem katolicyzmu, zresztą tak samo jak religii protestanckiej. Można by powiedzieć, że ta uwaga, że Hegel jest luteraninem, prowadzi nas w bardzo, bardzo jakąś taką skomplikowaną sferę w gruncie rzeczy. Należy po prostu być świadomym tej dialektyki, która dokonuje się w myśli heglowskiej właśnie na tym gruncie. Nie jest to wcale takie jednoznaczne i takie oczywiste dla każdego, że oto Hegel jest luteraninem, kropka, i my wszyscy mamy, prawda, wiedzieć, co to znaczy. Wręcz przeciwnie, domaga się to naprawdę pełnego i głębszego komentarza. Na zakończenie jeszcze uwagę o charakterze socjologicznym. Wydaje mi się, że rzadziej można natknąć się na wytknięcie Kantowi, że jest luteraninem, niż na wytknięcie Hegelowi, że jest luteraninem. Wydaje mi się, że bierze się to po prostu z tego, że Hegel o tym otwarcie pisze. On to tym po prostu analizuje te wątki, zwłaszcza w duchu obiektywnym, podkreśla ten luteranizm, reformację z przełomu itd. Natomiast Kant jest tutaj bardziej powściągliwy i po prostu o tym tak wprost nie pisze, a ludzie po prostu biorą to, co jest napisane. No, Hegel pisze, to znaczy, że jest, a Kant nie pisze to, co nie jest. Więc nie spotkałam się z takim, można powiedzieć, wytknięciem Kantowi, że oto jesteś, prawda, luteraninem, pietystą i z tego powodu twoja surowa etyka nie jest uniwersalnym prawodawstwem rozumu, nie jest próbą ufundowania etyki na jakichś obiektywnych, uniwersalnych, ponadczasowych zasadach, ale jest właśnie lokalnym przejawem jakiejś czyjejś religijności, prawda? Raczej dyskutuje się w literaturze przedmiotu, czy etyka Kanta jest słuszna, czy nie. Da, nie? Czy jest luterańska, czy nie luterańska. Też podobnie jest w przypadku Heideggera. Też nie spotkałam się z wytykaniem Heideggerowi, że jest katolikiem, prawda? Jest tego coś, wiadomo, Heidegger jest katolikiem i to wszystko tłumaczy. A potem jest wiadomo, jak antykatolikiem, no to wiadomo, to już wszystko wiadomo, co Heidegger, prawda? A ostatecznie to Heidegger jest poganinem chyba i to już oczywiście wszystko nam tłumaczy. Nic nie tłumaczy. Jeśli ktoś coś, to niech powie, co rozumie pod tymi hasłami, prawda? Ktoś mówił o Kartezjuszu, mówił, ale Kartezjusz był katolikiem. I wszyscy mamy wiedzieć, co z tego wynika, tak? Niech powie, co z tego wynika. Nie wiem, że bał się publikować, bo się bał inkwizycji, prawda? Po historii z Galileuszem na przykład, tak? A czasami bardzo trudno jest w ogóle jakby przypisać jakąś konfesyjność jakiemuś filozofowi, bo jest to dosyć trudne, bo te źródła są różne, bo też oni się dystansują w stosunku do już mówiłam o tym, można reagować na zasadzie negacji na swoje właśnie religijne pochodzenie, no więc to jest, bardzo się to różnie manifestuje. No nie wiem, kim jest na przykład John Locke? No, pochodzenie protestanckie, no ale co, kim on był ostatecznie? Deistą, prawda? Czasami więcej filozofia mówi o tym, kim jaki człowiek jest, niż jego pochodzenie religijne. I wydaje mi się, że tak jest właśnie w przypadku Hegla. Że właśnie jego filozofia tłumaczy tak naprawdę ostatecznie, kim Hegel jest, a nie jego pochodzenie. I proszę zwrócić uwagę, że Hegel nie stał się takim paradygmatycznym dla protestantyzmu myślicielem, jak na przykład Tomasz z Akwinu dla katolicyzmu, który jednak został wchłonięty, przyswojony. Jest taką figurą, prawda, organizującą, powiedzmy, myślenie katolickie, chociaż różne próby tam kontestacji się pojawiały. W
twardo się trzyma. Tomasz z Akwinu. Hegel nie spełnia takiej roli na gruncie protestantyzmu, bo właśnie moim zdaniem więcej jego filozofia mówi o tym, kim on jest, a wspominałam już o tym, na gruncie filozofii protestantyzm jest filozofią zniesioną. I o ile ja na przykład w tekście rozdział Kościoła od Państwa pokazuje, jak silny jest te korzenie, ale ja pokazuję, co to znaczy, że to jest luteranizm i co z tego wynika, tak? Jak się to przejawia na gruncie jego filozofii. Tam się jest dosyć mocny na gruncie ducha obiektywnego, tak, na gruncie ducha absolutnego. Ta religia jest jednak podporządkowana filozofii, tak? Ona jest filozofią zniesioną i można właśnie interpretować Hegla. Ja akurat należę do tych ludzi, którzy tak by interpretowali Hegla, można się z tym sprzeczać, można wytarczyć kontrargumenty, proszę bardzo, interpretowaliby tak właśnie Hegla, że jest to filozof, który jakby wyrasta poza religię, tak? I można patrzeć z góry, że ta religia jakby ma już takie niższe znaczenie w przestrzeni refleksji filozoficznej, choć źródłowo ta refleksja filozoficzna wypływa, jest ożywiona myśleniem religijnym, nie tego absolutnie nie kwestionuje. Więc jeśli ktoś chce pisać książki na temat luteranizmu, w kantyzmie, w heglizmie, u innych filozofów, proszę bardzo, niech to robi, będą to bardzo ciekawe analizy, mnie na przykład interesują takie kwestie bardzo, więc bardzo chętnie przeczytam, ale niech właśnie nie pozostaje na gruncie właśnie stwierdzenia, że Kartezjusz był katolikiem, z wymownym spojrzeniem, że a no to jasne, to już teraz wszystko wiadomo, prawda? Tolkien był katolikiem, no oczywiście to już teraz wszystko jest jasne w ogóle, co to znaczy, prawda? Pokażę, co to znaczy, i pokażę, co to znaczy. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli powiemy luteranin kropka, buddysta kropka, hinduista kropka, to są to właściwie uwagi nieważne. No może one może są o tyle, no są jakoś tam ważne, tak? To znaczy, co, w jakim sensie są ważne? Bo wprowadzają emocje, bo wprowadzają jakąś ocenę, tak? Bo dla kogoś na przykład bycie katolikiem to jest super, a dla kogoś jest właśnie niefajne, więc to jest od razu jakaś ocena. Czyli innymi słowy, my wypowiadając taką tezę, to jest po prostu bez dopowiedzenia, co to znaczy, to jest po prostu teza z wiecy wyborczego. Teza z wiecu wyborczego, kiedy próbujemy jakoś coś zdyskredytować albo zaafirmować przeciwnika, ale nie mamy właściwie żadnych merytorycznych dopowiedzeń na ten temat, w związku z tym generujemy jakieś emocje jak na wiecu wyborczym, prawda? A proszę Państwa, nie o emocje w przestrzeni świata nauki chodzi, tak? Nie o emocje, chodzi właśnie o pogłębioną i rzetelną analizę, a akurat mówiąc o religii, wprowadzamy niewątpliwie emocje do dyskursu i dobrze byłoby naświetlić tą emocję, bo na przykład religioznawstwo jest czymś takim, prawda, że wprowadza oczywiście religię do dyskursu akademickiego, ale jak wprowadza właśnie próbują być oczywiście religioznawcy obiektywni, zdystansowani i spokojnie, tu religia taka, tu ciaka, tu owaka i proszę bardzo, analizujemy różne religie, prawda, ale oni mówią konkretnie, co to znaczy, że wprowadzają do dyskursu. Co to znaczy, że dana religia tak wpływa na ludzi i co to w ogóle oznacza? Dlatego oczywiście w szkołach powinna być, jeśli już, uczona oczywiście religioznawstwo, a nie religia, nie konfesyjność, jaka to jest po prostu niewyobrażalne w ogóle, że można religii uczyć w szkołach, a już nie mówiąc o szkołach polskich, jaka jest sytuacja, każdy coś na ten temat wie. Hegel, proszę Państwa, trafił w dziesiątkę. Istnieje najlepsza z możliwych definicji religii i przedstawił ją właśnie Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Definicja to brzmi: religia jest stosunkiem do absolutu w formie uczucia, wyobrażenia i wiary. I teraz, kiedy ktoś wprowadza hasło właśnie jakieś konfesyjne, nie tłumacząc, o co chodzi, że ktoś jest taki, ktoś jest taki, ktoś jest taki, nie jest taki jak ja zazwyczaj, tak? Raczej krytyka, dystans ad personam atakuje, to wprowadza jakieś wyobrażenia. Ludzie sobie coś zaczynają wyobrażać. Ludzie zaczynają coś przeżywać, tak? A nie o to chodzi właśnie w świecie akademickim. Świat akademicki, ja bym była tutaj bliska właśnie takiemu, można powiedzieć, wręcz takiemu naukowemu, znaczy w sensie nauk pozytywistycznym, może nawet takiemu wzorcowi uprawiania nauki. Komunikujmy jasno, o co nam chodzi. Niech to będą zdania precyzyjne, myśli precyzyjne, sformułowania, które
zawierają w sobie konkretną treść, w stosunku do której można się ustosunkować i zająć jakieś stanowisko. Bez tego są to właśnie takie raczej generowanie no jakichś, prawda, swoich właśnie wyobrażeń, uczuć. Czy to sprzyja pogłębieniu debaty? Nie sądzę. Dodam, że wydaje mi się, że w koncepcji estetycznej Hegla konfesja nie jest aż tak bardzo ważna. To znaczy uważam, że tą strukturę ducha absolutnego, sztuka, religia, filozofia może zaakceptować w zasadzie no, każdy człowiek, niezależnie od tego, do jakiej konfesji przynależy, prawda? Może się oczywiście ją również krytykować, ale to nie jest związane z konfesją, że ktoś, kto przynależy do takiej grupy religijnej, zawsze zareaguje tak, a ktoś, kto przynależy do innej, będzie uważał inaczej, prawda? Poza tym też uważam, że również katolik może zaakceptować taką tezę, że treść religii chrześcijańskiej przekracza środki wyrazu artystycznego i jest to jakby trudno unaoczniane, tak? To znowuż nie jest związane tylko i wyłącznie z tradycją protestancką. Osoby z innych grup religijnych również mogą takie poglądy posiadać, prawda? Też wydaje mi się, że nie jest prawdą, jakoby zawsze luteranie mieli mieć negatywny stosunek do malarstwa czy naoczności. Przecież są osoby wywodzące się z tradycji luterańskiej czy w ogóle szerzej protestanckiej, które uprawiają sztukę malarską. Sam Hegel wcale nie deprecjonował malarstwa, wręcz przeciwnie, bardzo je cenił, bardzo je lubił, prawda? Pisał nawet o tym w listach do żony, jak bardzo lubi malarstwo. I proszę też zauważyć, że no nie ma, to właśnie to jest, świadczyłoby o tym, że Hegel nie deprecjonuje malarstwa, że przecież naoczność, to prawda, chodzi mi po prostu o to, że ta naoczność, jak głównie wiążemy z malarstwem, jest też obecna, zaafirmowana w tej sztuce klasycznej. Co prawda tam uosobienie najwyższe to jest rzeźba, nie malarstwo, ale zmierzam jednak do tego, żeby powiedzieć, że naoczność, która niby jest deprecjonowana przez ten moment refleksji, nie jest jakimś, nie wiem, negatywnie ocenianym przez Hegla momentem, wręcz przeciwnie. Naoczność jest czymś, co Hegel afirmuje właśnie w klasycznej formie sztuki, gdzie jest to najpiękniejsze, najwspanialsze upostaciowienie ideału. Prawda? Właśnie sztuka klasyczna jest tym najdoskonalszym ucieleśnieniem formy i treści duchowej i jest tym ideałem, o którym Hegel w ogóle mówi, więc okazywał, jeśli się czyta się analizę z wykładową, okazywał wyraźną sympatię sztuce klasycznej. Oczywiście, proszę Państwa, może być tak, że ktoś, no powiedzmy, niejako zgodnie z pryncypiami tymi protestanckimi twierdziłby, że nie wiem, jak szukać boskości w dziedzinie sztuki, tak, prawda? Czy udajemy się do Kaplicy Sykstyńskiej w Bazylice Świętego Piotra i oglądamy stworzenie świata, gdzie próbujemy nawiązać kontakt z Bogiem, który jest przedstawiony jako dziadek z brodą, czy raczej słuchamy właśnie kompozytora protestanckiego Jana Sebastiana Bacha, słuchamy jego pasji Świętego Mateusza, czy pasji Świętego Jana, albo motetu Kom Jezu Kom, mówię o nim, bo niedawno go słuchałam, prawda? Że właśnie ta boskość bardziej się manifestuje w muzyce, a nie w malarstwie. Może ktoś oczywiście taką tezę stawiać, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj po prostu żadnych reguł, że mnie na przykład ta teza jest bliska. Mnie bliska jest muzyka, ale to nie znaczy, że jeśli komuś bliska jest muzyka i szuka jakiejś treści poruszających jego duszę, głębokich wewnętrznie, jakichś takich właśnie wręcz parareligijnych treści w muzyce, to że tym samym deprecjonuje malarstwo bądź jakąś inną formę sztuki. Na tym polega jakby zaleta myśli heglowskiej, że ona z jednej strony to tego nie kwestionuje i to może razić u Hegla, buduje pewną hierarchię sztuk, znaczy mówi, że coś jest ona lepsze, prawda, poezja jest lepsza niż architektura, ale my byśmy dzisiaj już takich też na pewno nie stawiali, nie upieralibyśmy się przy tym, że jakaś forma sztuki jest lepsza bądź gorsza. Każda sztuka jest piękna, jest
ma swoje zalety, mocne strony i wydaje mi się, że takiej hierarchii nie ma zbytniego sensu, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś wewnętrznie skłania się ku jakiejś formie sztuki, to nie jest to przejawem jego konfesji, tak, przynależności religijnej, ale raczej moim zdaniem jest to wyrazem stopnia świadomości tej osoby. Ja bym tutaj kładła nacisk na świadomość danej osoby, że ona taka jest, tak się ukształtowała w różnych grupach religijnych, mamy bardzo różne osoby.